Nie żyje górnik, do którego od wczoraj próbowały dotrzeć służby ratunkowe. To trzecia śmiertelna ofiara tąpnięcia, do którego doszło w kopalni Mysłowice Wesoła. Do wstrząsu doszło wczoraj w nocy około godziny 3:30. Miał on magnitudę 2,66 w skali Richtera. W zagrożonym rejonie znajdowało się 15 górników. 11 udało się wyjść na powierzchnię, czterech zostało pod ziemią. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Uczestniczyło w niej sześć zastępów ratowników. Jeszcze wczoraj przed południem pojawiła się informacja, że udało się dotrzeć do trzech górników. Lekarze stwierdzili śmierć dwóch z nich. Trzeci przytomny Trafił do szpitala w Sosnowcu. Poszukiwania ostatniego, czwartego uwięzionego pod ziemią górnika trwały długo, nie było z nim kontaktu. Najpierw ratownikom udało się namierzyć jego lampę, określili jego prawdopodobne położenie. Rozpoczęła się nierówna walka z czasem, stawką było ludzkie życie. Warunki pracy ratowników były trudne, w wyrobisku gromadziła się woda, trzeba było zainstalować pompę. Cały czas analizowana była sytuacja sejsmiczna. W początkowej fazie akcji ratownicy wykonywali wszystkie czynności w aparatach ratowniczych. Dopiero w późniejszej fazie udało się już na, doprowadzić stan wentylacji do takiego stanu, że, że można było pracować bez użycia aparatów ratowniczych Jak mówi wiceprezes polskiej grupy górniczej Raimund Horst akcja ratownicza trwała ponad 24 godziny zakończyła się o godzinie 8:40 po przetransportowaniu poszukiwanego ostatniego górnika Udało się do niego dotrzeć około godziny 3:30 dzisiaj w nocy wtedy została znaleziona lampa oraz pokrowiec z tej lampy po kolejnych 20 minutach przed godziną czwartą ratownicy dokopali się tak można powiedzieć do, do fragmentu ciała już był kontakt z tym z tym poszkodowanym i po kolejnych kilku godzinach mniej więcej koło godziny siódmej udało się uwolnić tego pracownika i wówczas lekarz po przebadaniu stwierdził zgon. Do okolicznych szpitali wczoraj przetransportowanych zostało 10 górników poszkodowanych w zdarzeniu. Trzech już dostało wypis. U dwóch były wykonane zabiegi. Ogólna opinia i stanowisko lekarzy jest takie, że nie ma zagrożenia życia dla tych poszkodowanych, którzy jeszcze się znajdują pod opieką lekarzy w szpitalach. Przyczyny zdarzenia zbada teraz specjalna komisja.